Cześć, tutaj Gosia. Dzisiaj mam dla Was bardzo łagodną i jednocześnie bardzo przyjemną sekwencję na kręgosłup, zwłaszcza na jego dolny odcinek. Zatem jeżeli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort, napięcia czy bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ta praktyka będzie idealna dla Ciebie. Jest ona na tyle łagodna i bezpieczna, że możesz ją wykonywać kiedy tylko chcesz i ile razy chcesz, rano, w południe, wieczorem, nawet w nocy, jeżeli nie śpisz. Co najważniejsze, jeżeli te bóle już ustaną, to nie rezygnuj z dalszej praktyki, nadal wzmacniaj kręgosłup, wykonuj te zajęcia albo jakieś inne dodatkowe po to, aby utrzymać ten efekt i mieć zdrowy, sprawny kręgosłup. Jeżeli jesteś gotowy, gotowa, rozłóż matę i zaczynajmy. Dzisiejszą jogę zaczniemy sobie od klęku podpartego. Przejdźcie na kolana i na dłonie. Dłonie umieśćcie pod ramionami, a kolana pod biodrami. Delikatnie napięty, brzuch neutralny, kręgosłup. I zaczniemy od wygięć kręgosłupa na wdechu do pozycji krowy. Na wydechu koci grzbiet, zaokrąglamy kręgosłup. Na wdechu delikatne wygięcie w kręgosłupie lędźwiowym. Na wydechu okrągłe plecy i chowamy głowę między ramionami. Jeszcze jeden. W górę, wdech. I na wydechu okrągłe plecy, odpychamy się dłońmi od maty. Z powrotem przechodzimy do neutralnej pozycji. W klęku podpartym unosimy sobie prawą nogę. Uaktywniamy ją, delikatnie napięty brzuch. I jak mamy równowagę, to unosimy lewą dłoń, trzymamy pozycję, cały czas mamy napięty brzuch, neutralny kręgosłup. Długi wdech i powoli uginamy sobie prawą nogę. Staramy się teraz przyciągnąć ją delikatnie do siebie przy pomocy swojej lewej dłoni. Jeżeli nie dotykacie stopy, jeżeli trudno jest Wam za nią złapać, możecie albo użyć paska, albo po prostu zbliżać do siebie stopę i dłoń, aż w końcu kiedyś się spotkają. Jeszcze jeden wdech. Na wydechu z powrotem wyciągnięta noga, wyciągnięta ręka. I na spokojnie odkładamy sobie dłoń i kolano na matę. Jeszcze jedna krowa kot, w górę wdech. Na wydechu okrągłe plecy. Wracamy do pozycji neutralnej i wyciągamy teraz lewą nogę. Uaktywniamy ją, trzymamy równowagę i wyciągamy prawą dłoń do przodu. Długi kręgosłup. Trzymamy tę pozycję jeszcze przez jeden długi oddech. Następnie uginamy sobie lewą nogę. I tak jak poprzednio, staramy się złapać za lewą stopę przy pomocy prawej dłoni i znów możemy albo użyć paska, albo po prostu zbliżać do siebie dłoń oraz stopę. Palce stopy wyciągnięte do sufitu, klatka piersiowa otwarta. Długi wdech. Jeszcze na moment wyciągamy mocno rękę, wyciągamy nogę i wracamy do klęku podpartego. Jeszcze jedno wygięcie kręgosłupa. Krowa w górę, wdech. I koci grzbiet na wydechu. Wracamy do pozycji neutralnej i odkładamy sobie biodra napięty do pozycji dziecka. Długi wdech, długi wydech. I kolejny wdech nisko przy macie, idziemy do przodu, otwieramy klatkę piersiową. Na wydechu z powrotem biodra napięty do pozycji dziecka. I jeszcze raz w przód, wdech. Otwarta klatka. Wydech, pozycja dziecka. Ostatni raz, wdech do przodu. I wydech do pozycji dziecka. Zostaniemy tutaj chwilę. Nie będzie to standardowa pozycja dziecka, bo chciałabym, abyśmy zaokrąglili mocno plecy. Okrągły kręgosłup, broda delikatnie dociśnięta do mostka. Jeszcze jeden długi wdech i wydech. I na kolejnym wdechu przechodzimy sobie nisko przy macie do leżenia na brzuchu. Odkładamy dłonie mniej więcej przy klatce piersiowej, mogą być troszeczkę z przodu. I na wdechu idziemy w górę, unosimy klatkę piersiową. Staramy się delikatnie doprostować ręce, nie muszą być całkowicie proste, mogą być ugięte w łokciach. Klatka piersiowa jest otwarta, wyciągamy ją mocno do sufitu. Ramiona zostają w dole, patrzymy przed siebie. Nogi delikatnie dociśnięte do maty, jeszcze jeden długi wdech.
i na wydechu odkładamy ciało do leżenia i od razu przekładamy się na plecy. Do leżenia na plecach. Przyciągamy sobie nogi do klatki piersiowej. Robimy długi wdech i długi wydech. A następnie odkładamy ręce do boku. Nogi mniej więcej pod kątem 90 stopni i idziemy sobie z jednej strony na drugą. Staramy się, aby ramiona były cały czas dociśnięte do maty. Jeżeli się oderwą, nic się nie dzieje. Taki delikatny masaż dla kręgosłupa lędźwiowego. Przy okazji troszkę popracujemy tłowiem. I jeszcze po jednym razie. I zostajemy w centrum, odkładamy sobie lewą nogę na matę, prawą kostkę nad lewym kolanem i albo zostajemy tutaj, albo delikatnie unosimy sobie lewą nogę, aby pogłębić troszeczkę pozycję. Możemy również przełożyć dłonie i złapać za lewe udo. Uaktywniamy prawą stopę i trzymamy pozycję. Spokojny oddech. Jeszcze jeden wdech. I teraz odkładamy dłonie tak jak poprzednio do boku, na wysokości ramion. I odkładamy sobie prawą stopę na lewą stronę. A następnie delikatnie przekładamy ją pod lewą nogą do skrętu kręgosłupa. Możemy spojrzeć sobie za swoim prawym ramieniem albo patrzymy w sufit, tak jak nam wygodniej. Pogłębiamy oddech. W tych skrętach kręgosłupa mamy tendencję do spłycania oddechu, dlatego chciałabym, abyśmy mocno wydłużyli i pogłębili oddech. Jeszcze jeden. I powoli wracamy. Będziemy zmieniać nogi. Najpierw odkładamy sobie prawą nogę na matę, przekładamy lewą kostkę nad prawym kolanem i znów albo zostajemy tutaj, albo unosimy prawą nogę. Chwytamy sobie za prawe udo, przyciągamy ją troszeczkę bliżej siebie, uaktywniamy lewą stopę i zostajemy. Rozluźniamy ciało. Długi oddech. I pomalutku przekładamy dłonie do boku. I idziemy lewą stopą do prawego boku, a następnie przykładamy sobie lewą stopę pod prawą nogą i znów albo patrzymy w sufit, albo patrzymy za swoim lewym ramieniem, albo całkowicie zamykamy oczy i rozluźniamy ciało. Spokojny, długi oddech. Jeszcze jeden długi wdech i spokojny wydech. Na kolejnym wdechu unosimy nogi, rozplątujemy je i przyciągamy je na moment do klatki piersiowej. Robimy sobie takie kółeczka na kręgosłupie lędźwiowym w jedną i w drugą stronę. Mogą być małe, mogą być duże, tak jak czujecie. To powinno być bardzo przyjemne. Wracamy pomalutku do centrum, robimy długi wdech i odkładamy sobie stopy na matę, kolana swobodnie opadają do ziemi i jeszcze pomalutku będziemy sobie teraz przenosić jedno kolano do ziemi i drugie, jeszcze jeden masaż kręgosłupa, a co? Spokojny oddech. Układamy na końcu stopy i kolana tak jak nam wygodniej. Dłonie luźno przy ciele, wnętrza dłoni skierowane do sufitu, tak jak przy naszej pozycji relaksacyjnej shavasanie. To dzisiaj będzie nasza shavasana. Zamknijcie sobie oczy. Wydłużcie oddech, pogłębcie oddech i rozluźnijcie ciało. Jeszcze jeden długi wdech.
i długi wydech. Kolejny wdech, wyciągamy ręce za głowę, rozciągamy mocno całe ciało, robimy długi wdech i na wydechu rozluźniamy. Przyciągamy sobie nogi do klatki piersiowej i poprzez takie rolowanie ciała do przodu i do tyłu pomalutku wchodzimy w górę. Z każdym razem zwiększamy nasz zakres ruchu. Aż w końcu, za którymś razem, usiądziemy na macie. Wygodny siad, siadamy na kościach pośladkowych. Na wdechu wyciągamy ręce w górę do sufitu. Na wydechu łączymy je, umieszczamy je na wysokości serca, pochylamy głowę i dziękujemy sobie bardzo za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i czujecie się znacznie lepiej, Wasz kręgosłup czuje się znacznie lepiej i będziecie do mnie zaglądać częściej. Mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, pa pa!